Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zmienić kombinację szyfru w tej kłódce Stanleya. Stanley Quick Series Brass Combination. Mamy tutaj trzy dyski i w tej kłódce standardowo domyślnie kod to jest 000. I możemy ten kod zmienić na swój jakiś indywidualny. Pokażę Wam, w jaki sposób to zrobić. Wyciągnijmy sobie tą kłódkę z opakowania. I tu też mamy taką instrukcję schowaną, w jaki sposób to zrobić. I w tej kłódce mamy informację. W różnym języku tutaj jest napisana. Możemy sobie tu zobaczyć pierwszy punkt, czyli najpierw wpisujemy 000, ustawiamy na tej czerwonej linii. W większości kłódek tego typu się to robi podobnie. Czyli tu działa, jest otwarta, wszystko ok. Czyli w pierwszym kroku ustawiamy kod aktualny i w drugim kroku obracamy pałąk o 180 stopni w drugą stronę, czyli tak, hop, 180 stopni. Wciskamy do dołu i następnie ustawiamy swoją kombinację, jaką potrzebujemy. Tutaj też mamy dokładnie napisane: naciśnij i przytrzymaj pałąk podczas ustawiania wybranej kombinacji. Tak więc dosyć proste, ale może się to komuś z Was przydać, jeżeli na przykład instrukcję zgubi i jak tu teraz zmieniało się ten kod. Więc teraz, jeżeli mamy te 180 stopni, podajemy swój kod, na przykład 111 lub dowolny inny. Zobaczcie, wracamy, odwracamy, wsadzamy pałąk do środka i możemy zmienić sobie. I teraz już nie otworzymy na starą kombinację 00. Zobaczcie, nie da się. Ale już nowa kombinacja zadziała bez problemu. Prosty poradnik, ale być może kogoś z Was zainteresuje, żeby taką wiedzę mieć już na pamięć. W większości kłódek szyfrowych jest podobnie. Więc zapamiętać to i będzie wszystko jasne. Jeżeli chcemy zmienić z powrotem, to znowu ta sama sytuacja, na dół, na przykład 00, do góry, hop, hop, i możemy zmieniać, nie da się. Tak więc dosyć prosta sprawa. Bardzo fajna kłódka Stanleya do zabezpieczenia takich drobnych rzeczy. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.